Hej, Sisane Bachus, witam was w kolejnym materiale, tym razem materiał, w którym porozmawiamy sobie na temat fali banów, która niedługo nadejdzie do GTA Online. Dlaczego tak się wydarzy i skąd to wiem? No to zaraz wam o tym opowiem. To jest bardzo smutna wiadomość dla większości z was i miejmy nadzieję, że będzie ona w 100% prawdziwa i że Rockstar naprawdę podejmie te działania, o których wam zaraz opowiem. W ogóle mówię smutna, a nie wyjaśniam, o co chodzi. Rockstar ma zamiar zająć się modowanym hajsem w GTA Online. Nareszcie. I poinformował nas o tym oficjalnie na swoim Twitterze i zaraz wam tą wiadomość pokażę. Tak prezentuje się wiadomość prosto od Rockstar Support. I ogólnie, wcześniej sprawdziłem, czy takie wiadomości przypadkiem nie były wcześniej i czy były jakieś efekty tych działań. No i nic na temat GTA Online na PC-tach nie znalazłem. Jedynie było coś tam za czasów PlayStation 3, że wiedzą o tym, że ludzie nielegalnie sobie RP dodają i jakieś tam sprawy, ale o modmenu na PC-tach żadnej informacji nie było. Jedyna informacja, która tam dotyczyła PC-tów, to były czasy Max Payne'a trójki i multiplayera, który tam właśnie był. I oni pisali, że hej, hej, wiemy, o co chodzi, zajmiemy się tym. I tyle, nie było żadnej informacji na temat PC-towej wersji GTA 5, a raczej GTA Online. Dobra, wracając, bo ja opowiadam o przeszłości, a nie powiedziałem dokładnie, co się znajduje w tym tweetie, no ale raczej każdy podstawę angielskiego zna, no i wie dokładnie, o co tutaj chodzi. Pierwszy raz Rockstar w historii użył chyba oficjalnie tego słowa jak modmenu, przy okazji pokazując nam, że hej, wiedzą, że takie coś istnieje, super. I ogólnie napisali, że jeżeli wykryją, że ktoś manipulował swoim kontem, na przykład dając hajs, i różne akcje robiąc właśnie za pomocą jakichś programów zewnętrznych typu właśnie modmenu, no to dostanie bana. Tyle. Super. Rockstar oficjalnie to napisał i miejmy nadzieję, że właśnie to już wydarzy się wkrótce. No ale jak mówiłem na początku, jest to smutna wiadomość, na przykład dla mnie, mimo że będę z jednej strony się cieszył, z drugiej strony już mniej, dlatego że no niestety większość polskich kanałów na temat GTA Online niestety straci sporo wyświetleń, sporo widzów, sporo zainteresowania, niestety. No ale cóż, są osoby, które do tego doprowadziły, że właśnie dużo osób w Polsce korzysta z tego typu programów, powiedzmy. Pokazuje, że to świetna zabawa, że można bardzo łatwo zdobyć gotówkę. No ale cóż, ja tego nie popieram i mam nadzieję, że przy okazji, kiedy będą blokować tego typu programy, zajmą się też osobami, które takie rzeczy promują. Tyle. Dzięki za uwagę. Ja się z wami żegnam. Siema, na rapa, cześć. Dajcie znać, co myślicie o tej sytuacji. Elo.